Jazda pod prąd – 6 punktów. Na czołówkę – 10 punktów. Przekroczenie podwójnej linii ciągłej – 5 punktów. Blokowanie skrzyżowania – 5 punktów i przejazd na czerwonym świetle – 15 punktów. Razem 41 punktów karnych. W nawiązaniu do pana maila uprzejmie informuję, iż przedmiotowa sprawa została przesłana do Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie, gdzie została zakończona pouczeniem kierującego pojazdem marki Volvo. Sytuacja wydarzyła się przed szkołą w Kowalewie. Jeżdżę tam bardzo często i często dochodzi tam do nieustąpienia pieszym na pasach. Kierowca Octavii RS, który jechał za mną na zderzaku przez prawie minutę, postanowił się na mnie zemścić za to, że zwolniłem, dojeżdżając do przejścia. Zajechał mi drogę i zahamował. Policja szybko ustaliła, kto był kierowcą i ukarała go mandatem karnym. Sprawdziliśmy, jaką karę otrzymał kierujący. Został ukarany mandatem karnym w wysokości 50 zł bez punktów karnych. Jak później tłumaczył komendant policji w Pleszewie, kara była adekwatna, bo nie była najniższa oraz odpowiadała temu, co widać na nagraniu. Zwrócę uwagę, że kierowca został ukarany za jazdę na zderzaku, czego na filmie przecież nie widać.